Hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Skawron 5 i zapraszam do kolejnego odcinka z serii Resident Evil Revelations 2. Drugi odcinek i naszym zadaniem jest, tak by the way, uciec z zakładu. Czy ten zakład nie kojarzy wam się z zakładem psychiatrycznym z Outlasta? Czy to miejsce nie kojarzy wam się z tymi celami, które... które były właśnie w Outlaście? Tam jest jeden z tych szpirów. Nie, naprawdę, i to jest to, w dodatku to miejsce, które... Ło, patrz się na tego kolesia. To jest... To będzie na pewno jakiś boss. Czy nie, może z shotguna go tam powalę po prostu, nie? To miejsce kojarzy się również z miejscem, w którym spotkało się grubego w Outlaście. Atlas swoją drogą całkiem niezła gra. Aczkolwiek mi się znacznie bardziej podobała Amnezja The Dark Descent, czyli Mroczny Obłęd. Who the fuck is quoting poetry? Are you afraid? You can tell me. Talk to me. Czeka, dziewczyna? What are you talking about? Nie mówcie mi, że się teraz nagle wszystko potwiera. Ja? And who exactly are you? She talking to us or at us? Nie wiem, Moira, ale zaczynam się trochę bać, że coś się te wszystkie drzwi po prostu w cholerę otworzą i będę otoczony. Wolałbym walczyć z nimi z jakiegoś przyjemnego miejsca, tak żeby tylko z jednej strony mogli przechodzić. Mapa więzienia. Bawimy się w mapę Silent Hill, panie i panowie. Czy mogę otworzyć mapę, czy będę miał tylko to coś z boku? Nie, chwila. Moira. Oddawaj to. Ty suko. Ty kradziejko, ty. Znowu się zlękła, to jest takie urocze. Poprawę środków bezpieczeństwa. A, po piersie ziejące ogniem. Ale to tak bardzo mi przypomina Resident Evil 4. Koło zębate. Oj tam. Koło zębate trzeba znaleźć. Widzicie, jakie tu... wow, jaka fajna maszyna. Nie mogę obok niej przejść, co? Tam coś jest. O, ja wiem, co to jest. W poprzedniej wersji, w poprzedniej części... Chwila, Moira, może ty jesteś szczuplejsza, co? Jesteś młodsza, może tam wejdziesz. A, taki chuj. Tam jest ten, jeden z tych, cosiów, które chyba bronie wzmacniają. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy tutaj też tak to działa i czy to tak tu będzie, ale... Ale w jedynce tak było. I co my tu mamy? No, musi być jakaś mapa taka większa, bo z tego małego dziadostwa z boku to tak średnio będzie się korzystało. Znaczy nie, no nadal spoko, ale... Kawki. Franz Kafka. Okej. O, tam widziałem kwestię tema. Tutaj. Looks comfy. Yeah, let's take one home. Look at this machine. Nie mogę tego wyciągnąć. Muszę to podnieść. It's not working. O, w mordę! Dlaczego ta gra tak wszystko komplikuje? Maybe there's a switch. Switch. Switch, gdzie jest ten, żeby to włączyć? Gdzie jest zasilanie? Gdzie jest power? Kurde, moc. O. No już nie przesadzaj, że trzeba tam ją wziąć do góry, no toś byś wskoczyła na to samemu. Ojejku. Dobra, niech i tak będzie. Niech zgadnę, będą tu jacyś przeciwnicy. Co to jest?
Aha. Z wibracji kontrolera. To fajnie by się grało na PS3 pewnie, czy Xboxie. Wskazówki są wyświetlane tylko przy próbie otwarcia pierwszej skrzyni. Rozumiem, że mi się to nie udało. Dobra, zamknij. Jak to się robi? Tak? Okej, chyba wiem, o co chodzi. Ojejku. To ta skrzynia ma więcej niż jedno. Tylko jak ja mam to znaleźć teraz? Chyba wiem, o co chodzi. A co my tu mamy? Skrzynka z amunicją. Wow. I co? Co w związku z tym? Jak rozumiem, to jest tylko skrzynka, a nie amunicja, więc co, będę mógł więcej tej amunicji nosić, czy co? A, masz ten łom ciągle, dobrze. To fajnie, że twoja latarka zmienia się w łom. Nagle. I can't do this alone, ojejku. Nie możesz tego zrobić sama, no. Szkoda. Claire, this way! Gdzie? Paska uciskowa. Co to robi? Powstrzymuje krwawienie? No okej, dobra. To tu będzie jeszcze krwawienie w tej grze? Tu jest ciemno. Lalka, a tutaj jest drabina. Wchodź. Wchodź. Dobra. A i teraz rozumiem, że możemy razem z Moirą tam otworzyć te drzwi, co to ona sama nie mogła. Bo co? I co, takie trudne było zrobić to samemu? O co chodzi? O co, come on? To nie wygląda dobrze. Fajnie by się grało w taką grę na Oculus Rift'cie, nie uważacie? To byłoby ciekawe. Tak, ja też chcę się stąd tylko wydostać. Zaufaj mi. Nie wiem w ogóle, co tu robię. Nie wiem, czemu Claire tutaj została wtrącona. Jesteś żołnierze w ogóle wbili na tę imprezę całą. I tam sporą część zestrzelili, a Moire i Claire tam wstrzyknęli jakieś coś usypiającego i wtrącili tutaj. Więc to ja. Tak to właśnie wygląda. Jak widzicie, jest ciemno, mimo że w ustawieniach ustawione jest, że mam stanowczo za jasno. Łoż w mordę! Leżeć! Jeszcze wstaję, patrzcie. No. Leżeć, powiedziałem raz. Przełączę się na pistolca. Dobra. Aha. W sumie shotguna mam tyle ammo, że chyba sobie na to pozwolę. Nigdy nie wiadomo, czy wyskoczy jakieś bydle większe, czy nie. Co my tu mamy? Tutaj mogę zajrzeć, ale zanim to zrobię, zajrzę i tu. Kartka. Tekst po rosyjsku. Mamusiu, proszę pomóc. Poproszę pomóc. Czyżby na jakichś młodych też tutaj eksperymenty przeprowadzano, czy po prostu jakiś dorosły już tak bardzo rozpaczliwie cierpiał, że napisał mamusiu. No mniejsza. Chodź, no! O, no chodźcie! Jejku! Spokojnie, ludzie! Nie ładuj teraz! Wow! Ty, tamten miał jakiegoś guza na łbie, którego mu chyba nożem przeciąłem, nie? Bo tam coś eksplodowało mu na tym ryju. Tam, kurde, się zacinam trochę. Chyba mnie jednak ta gierka trochę stresuje.
Chciałem powiedzieć, że się przerzucę na... Co jest? Z której? Przerzucę się jednak na pistolet. No! Co za... Zapomniałem, że uniki mam. Jejku, muszę tych uników używać, bo one na pewno są zajebiste. Jo, super. Udło! Ty kurde, zaraz zacznę umierać, nie? Nie, ja tak nie mogę robić, nie mogę sobie na to pozwolić, ale zauważcie, jacy są niektórzy twardzi, nie? Bo wygląda mniej więcej tak samo jak cała reszta. Jedni padają od, nie wiem, dwóch, trzech strzałów od pistoletu, ten to po prostu, nie wiem, ile czasu go siekałem. Długo. Zastanawiam się też, czy robić pauzy na tych notatkach, bo we wszystkich poprzednich grach tego typu robiłem pauzy i sobie na pauzie czytałem, żeby odcinek trwał krócej, a wy to sobie i tak na pauzie możecie przeczytać. Ale nie, nie będę robił pauzy. Znaczy, może będę robił później, ale na razie nie. Aha. O! Co ciekawe. Mrugający czerwony to strach, czerwony mutacja, a jeśli kolor się zmieni na czerwony, zachodzi mutacja, jak należących miał zastrzelić. Ciekawe, my mamy w tym momencie niepokój na swoich bransoletkach. No nie? Jo. Ciekawe. Ciekawe, czy ten, czy do czerwonego dojdzie i Moira na przykład albo Claire zacznie mutować czy coś. Będzie trzeba jakiegoś antidotum szukać. A przepraszam, to jest dokładnie to samo. Nie no, ciekawie się zapowiada. Pistolet nie, shotgun. Ten pistolet jest jakiś taki... Taki wiecie... Kiepski. Nie mogę tego otworzyć? Nie mogę, dobra. Schodzimy na dół. Wszędzie tylko nie na dół, ale ja lubię... Ja lubię strach, lubię się bać. No! Leżeć! O, w mordę! Jakieś bydle! Idzie. Chwila, może jest na jakiś sposób. Wow! Dobrze! Leżeć! O! Wstaję. No, wykonaj swój cios. Pokaż mi twój najmocniejszy cios. Haha, pudło. O! Uciekaj! Uciekaj, lalka! Uciekaj! Moira, zabij to! Łomem go! Łomem go! No kurde, to niesprawiedliwe. Chwila. Okej, okay, pancerzony. Przeładuj. O, w mordę, jaki on ma cios! Jeśli otrzymasz bardzo potężne trafienie, twoja postać zacznie krwawić. W tym stanie nie możesz biegać. Otrzymujesz nieprzerwane obrażenie, użyj opaski. Dobra, czym się używa opaski? Czym się używa opaski? Użyj opaski! Użyj! Użyj! Fuck! Nie umieraj! Użyj tego! Jak można szybkiego dostępu? Jak chcecie rozwalić, ty pało? Ojejku, nie! To był kiepski pomysł. No! Huh. Ładuj to, lalka. Moja raja tak pewnie jest nieśmiertelna czy coś. Już padł? Kurde. Co to? Ale beznadziejnie mi idzie, ja pierdzielę. Ale damy radę. Ja nie zmniejszę poziomu trudności, ja tu se poradzę. Ja tu ogarnę. Zaraz na pewno jakieś ammo znajdziemy czy coś. Tylko pytanie, czy ja chcę tutaj teraz iść. Trochę jestem ranny, ale... co to jest? Dobra. Słyszę jakieś dziwne dźwięki. Nie wiem jeszcze, co to jest, ale... Brzmi jak robak. Zardzewiały klucz. Wow. Znalazłem zardzewiały klucz. Widzę coś niebieskiego na mapie. Nie wiem jeszcze, co to jest. Zastanawiam się, czy będą tu jeszcze jakieś robaki. Jak ja mogę się do tego dostać?
tutaj dalej nic. Gdzie ja mogę tego klucza użyć? Gdzieś były jakieś drzwi zamknięte czy coś? Nie! Nie chcę z nim walczyć znowu, ja pierdzielę. Przydałaby się naprawdę większa mapa, ludzie. Jak wy nawet nie macie pojęcia, jak bardzo by mi się przydała większa mapa. Może jednak jest jakiś guzik, który otwiera tą większą mapę, więc ja tu sobie na pauzie spróbuję to odnaleźć. Ojejku, goddammit. Nie ma. Nie ma. No po prostu nie ma. Muszę sobie radzić z tym małym ustrojstwem u góry z prawej strony. Ja chcę iść, nie wiem gdzie ja chcę iść, pójdę tu. Tutaj coś jest. O. Dobra, teraz tak. Tu jest jakieś wysypisko śmierci. Wow! Nie wiem czy opłaca się na nich ammo zużywać, pewnie nie. Jedno machnięcie nożem i są martwe. Mogę tam zejść? Mogę. Dobra. To jest ich więcej. Wolałbym, żeby mnie nie zraniły takie małe robaki. Ja w ogóle po co ja tu zszedłem? Czy jest tu jakiś quest item czy cokolwiek, co jest mi potrzebne, żeby to przejść? Czy ja tutaj sobie zeskoczyłem tylko tak, nie wiem, żeby ich zabić? No tak. Jak się rzucało tymi przedmiotami, cholera jasna. Dobra, sprawdźmy. A tu są jeszcze te robale, cholery. One się respią, czy co? Wait. Okay. Wait. Okay. Follow me. Yeah, right. Nie o to mi chodziło. Ekran miejsca na broń, okej. O, ciekawie to wygląda. O, czy to mógłbym do szybkiego użytku wyposaż? Ej! Robale. Nie wiem, czy to jest coś potrzebnego. Chciałbym użyć jakoś tego. Mogę stąd wyskoczyć teraz? Przepraszam bardzo. Ja tutaj wskoczyłem. I teraz nie wiem jak stąd wyjść. Cholera! Te robaki tu są ciągle? Nie. Tutaj, tędy może. Tak. O, świetnie. No tak. No chodź, chodź, chodź. Tak, mała, dawaj. Skakuj. Ojejku. Jejku, dobra, ona sobie tu poradzi z tymi robakami, mam nadzieję. Nie, ty tam masz być u góry. Dawaj, dawaj, dawaj. Jak ty to niezgrabnie robisz, ale okej. Lecimy. A ja tu jeszcze jest skradanie się, zapomniałem, że to jest coś takiego jak skradanie się. Mamy postać, która jest beznadziejna w walce. Ojejku, cicho bądź. Więc zostaje jej też skradanie się, no nie, nie wiadomo czy tu jakiegoś bydlaka nie znajdę. O, włączysz zasilanie, no tak. To na pewno będzie bezgłośne. Easy! O, ciekawe. Dobra, jest tam po drugiej stronie coś jest. Czy mogę sobie stąd iść? Wow! Nie poszatkuję go niestety, nie? No, szkoda. Dobra, trudno, idziemy stąd. Stąd wylazł. Śmieć, o. O, proszę. Ona to, jo.
Może znaleźć jakieś przedmioty świecąc po prostu po jakichś zakamarkach. Holy! Którędy? Którędy? O! Aha. No dobra, to nie było zbyt trudne. No okej. Okay. Rozumiem, że teraz tutaj z łatwością wyjdę. Dawaj, Moira. Dasz radę. Wejdziesz, nie? Nie muszę ci pomagać. Brawo. Zuch, dziewczyna. Nie. Nie widzisz, jak umieram? Ojejku. O, kurde. Dobra, teraz pytanie... No tutaj muszę się udać. Cholera, nie? Co za gra? Co oni wymyślają? Co się naprawdę szybko porusza, to jedno. Tu tędy może? Wolałbym z nim pójść do tych ostrzy tak naprawdę, bo jest naprawdę twardy. Teraz pytanie, czy on pójdzie za mną faktycznie. Czy nie? Czy on tam zostanie? Bo jest takie przejście, jak przechodzę przez drzwi. Czy on tu wejdzie? Pewnie nie. A tutaj coś jest chyba, czy nie? Nie? A może Moira? Może ty możesz tamtędy się jakoś przetegesować? Nie? No dobra. A tu już nic nie ma, prawda? Tu jest wejście na górę. Tylko czy ja chcę iść na górę? Co my tu mamy? Patrzcie, no... No kurde, odskoczyłem od ciebie, ty popaprańcu! O, w mordę! O, ludzie! O, super! Powiedzcie, że jeszcze żyje, jeszcze żyje! To już chyba będzie mój koniec, chyba że... Ciebie w plecy, pierdzielne. No leżeć! Jejku, naprawdę jest ta gra trudna. Jeszcze on wstaje, no nie! Ta gra jest naprawdę niełatwa i z nich nic nie dropi, z tych zombiaków. Jejku. Heal tak bardzo. Potrzebuję leczenia. Jakbym poszedł walczyć z tamtym wielkim, to już w ogóle bym ammo nie miał. Co tu jest? Mogę tu wejść? Pierdolę. Jest trudne. O, bony. Ale się pewnie teraz kręcił w kółko. O? Chwila. Nie, tutaj nie ma chyba sensu iść. Czy kurde jest? Nie wiem. Zejdź, bo tam coś jest, tam się coś... Coś na mapie pokazane jest, że mogę tu chyba coś zrobić. Tak czy nie? A! Okej. Okay. Mhm. Czyli tak jak myślałem, jest tak jak w poprzedniej wersji. Potrzebuję jakichś przedmiotów poszukać, żeby móc ulepszać te bronie. Ale przydałby się teraz najbardziej heal. Ojejku. Jestem prawdopodobnie na hita. A to teraz mogę pewnie ruszyć, no nie? Czy w sumie... Wydaje mi się, że ta... O jeny. Że ta gra jednak nas troszeczkę będzie zmuszała do tego, żeby... Żeby omijać tych przeciwników niż ich pokonywać. Zwłaszcza, że z nich nic nie dropi, no nie? Poza tym walka z nimi jest trudna. Naprawdę są mocni.
ci przeciwnicy sporo zadają. Tutaj nic nie było, nie? Nie, to było tylko coś tam z kawki. O jeny. Mam nadzieję, że nie spotkam tego dużego. O Boż. Leżeć! Jak już strzeliłem, to cię wykończę. Prawda? Powiedz, że cię wykończę. Jezu! Padaj! No, gitara. Okej, tutaj jest chyba... To nie tu. Ja pierdzielę, co za maszyny. Weźcie teraz tego, unikajcie. Z tym ekranem czerwonym. Zastanawiam się, czy jest jakaś ładna animacja śmierci Claire, gdy się w to wejdzie, czy zostanie jakoś przecięta na pół, czy po prostu otrzyma obrażenia i padnie cała, w ogóle niepokrojona. O! Chyba jest moment, w którym trzeba uciekać tu, nie, no spoko. Lo, tu jest heal. Weź tego heala, podnieś go. Użyj łomu! Aha. O Boże! Nie, tu jest ich za wiele. Tu jest ich za duże ilości wszystkiego naraz, żebym jeszcze wiedział, jak tej bomby użyć, którą mam. Czy ona mi umrze? Czy ona jest nieśmiertelna? Kurde, nie. Muszę się dowiedzieć, jak rzucić tym. Tym wybuchem. Okej, chyba już wiem, ale nie jestem pewien. Nie. Oh, fuck! Rzucaj to! Co się stało? Nie wiem, ogłuszyłem ich chyba tylko, czy coś. Trzeba stąd spierdzielać. Moira! Fuck. Claire, musisz sobie poradzić. Nie, Moira. Tu. Dobra, otwieraj. O, mordę! Co tu się dzieje? Krwawisz! Nie umieraj. O Boże, przegrałem. Nie żyjesz, Skowron. Jesteś do dupy. Nie umiesz w to grać. Nie, to jest naprawdę trudne. Trudniejsze, na pewno trudniejsze od poprzedniej części. A myślę, że w tym momencie już zakończę ten odcinek. Tak więc dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się ten materiał podobał. Jeżeli tak, jeżeli chcecie obejrzeć, jak się dalej potoczy ta rozgrywka, czy uda mi się to przejść, może zmienię taktykę, może zacznę się skradać jednak, może to jest sposób na przejście tego, albo nie wiem, albo poziom trudności zmniejszę właśnie, od razu nam tutaj gra zaleca zmniejszenie poziomu trudności. Nie zmienię poziomu trudności. Nie mam zamiaru tego robić. Dam sobie radę na normalnym. Taką mam nadzieję. Po prostu postaram się trochę bardziej oszczędzać amunicję. Postaram się unikać tych przeciwników. Postaram się, nie wiem, trochę bardziej unikami prasować, bo te uniki na pewno są bardzo przydatne. Albo jakoś, może jeden strzał z pistoletu w głowę to jest może coś, co pozwoli mi wygrać, bo jak się oślepi przeciwnika, jakoś go ogłuszy czy coś takiego, to można wręcz wykonać jakieś tam kopnięcie czy czymś takim i się wtedy przewraca przeciwnika i wtedy Moira chyba może go nawet dobić. Więc trzeba jakoś to pokombinować. Na pewno byłaby ta gra bardzo dobra w koopie, to już widzę. Ja tu dostrzegam, że w koopie byłaby to świetna gra, bo samemu to jest naprawdę trudno. Naprawdę trzeba korzystać z możliwości latarki Moiry i łomu jej, który sprawia, że ona dobija leżących przeciwników, a no Claire, no to tam tym nożem dziabie w leżącego, zamiast mu po prostu wbić ten nóż, nie wiem, w kark czy w łeb po prostu. To na dziabie i jeszcze ci przeciwnicy mogą wstać nawet. I jeszcze mogą mnie zabić. Więc tak to jest trudne. Tak więc powiem raz jeszcze dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków. Ja byłem Skorumpiąty, pozdrawiam, no i cześć.